D-Wade melduje się w klatce. Naprzeciw niego stanie zawodnik pochodzący z Gdańska, trenujący w CrossCore Fight Gym. Pod okiem Marcina Piątkę, walczący wcześniej dla takich organizacji jak Ven, Babylon, Koch czy Wotorek. Zdobywca Pucharu Polski Muay Thai Continental i Pucharu Świata K1. Podczas każdej walki zostawia w oktagonie całe serce. Walczy spektakularnie, widowiskowo rozgrzewając do czerwoności publiczność. Jest również trenerem wielu czołowych zawodników występujących w sportowych oraz free fightowych organizacjach w Polsce. Przywitajcie go w narożniku czerwonym, Robert Maruca! Robert Maruszak, zawodnik przyjezdny z Gdańska, który ostatni pojedynek stoczył na gali Babylon MMA, no i on też ma doświadczenie w walkach na gołej pięści. Dwukrotnie walczył dla organizacji Wotorek. Raz w turnieju po wygranej walce wyeliminowała go kontuzja, a potem w drugiej walce w swoim rodzinnym Gdańsku, Teatrze Szekspirowskim, rozbił Szymona Szynkiewicza. Co ciekawe, Robert Maruszak nie boi się żadnych wyzwań. Dzisiaj walczy w MMA, jutro w kickboxingu na gali oktagonu Mercy, także człowiek od zadań specjalnych, który jest już nakręcony do wejścia do klatki. Obaj zawodnicy już w klatce, ponad 240 kg w klatce nam się zameldowało. Jeden zawodnik Wotora, drugi The War. Obie organizacje są dość brutalne i widać, chłopaki tutaj nie będą kalkulowali, tylko szli na potężne wymiany. No mamy tutaj młodość versus doświadczenie. Robert Maruszak, niezwykle doświadczony striker kontra Filip Myśliński. Głodny sukcesów, młody zawodnik. Zobaczymy, kategoria ciężka, także tutaj radzimy nie mrugać. I zaczynamy. Podanie ręki i wchodzimy w pierwsze wymiany. Robert Maruszak cięższy od Filipa Myślińskiego. Charakterystycznie nisko opuszczone ręce Roberta Maruszaka, ale on ma naprawdę dobrą czutkę, jeżeli chodzi o stójkę. Spokojnie, Robert Maruszak zaczął ten pojedynek. Tak, Filip Myśliński orbituje sobie wokół klatki, natomiast Robert Maruszak za chwilę wyrzuci jakiś mocny cios, ależ próba obrotówki, ale coś tam się skleiło tempo z głową Myślińskiego, który poszedł po obalenie, ale to może być zaraz koniec pojedynku, ale łokcie Roberta Maruszaka i zaraz koniec. Sędzia Jarosz przerwie ten tak pojedynek, jest. Koniec! Nawet sam klepnął już pod koniec, bo nie mógł tego wytrzymać. O, coś tu chyba nie gra. Co tam wjechało? O, brutalnie wjechał i rozjechał, mówiąc kolokwialnie, Robert tak Maruszak jest tutaj dzisiaj swojego rywala. Wydaje mi się, że chodziło o taką troszkę napinkę z wczorajszego ważenia, bo napił się Filip Myśliński, obśmiał to trochę wczoraj na ważeniu Robert Maruszak. On chciał się dzisiaj napinać, ale no nie było mu dane tak naprawdę. Mówienie o braku mrugania było słuszne. Szybki koniec tego pojedynku i potężna kontuzja, jeśli chodzi o Filipa Myślińskiego. To jest właśnie heavyweight. Jeden cios może... Ale jak zakręcił tutaj obrotówkę Robert Maruszak, no i ona się tam skleiła gdzieś z głową idącego po obalenie Myślińskiego, no a potem już te mordercze łokcie i odklepanie.
Skarży się tam na jakiś uraz na głowie Myśliński, ale ja nie widzę, żeby tam doszło do jakiegoś rozcięcia. Od boku wyglądało tak, by idealnie wszedł ten bok po nogę, a jednak ta noga trafiła głowę. Był przytomny Filip Myśliński. To nie zmęczył się Robert Marusza, który jutro zawalczy sobie w kickboxingu na gali Octagonu Mercy w Zawierciu. I czekamy na oficjalny werdykt. Przez TKO w pierwszej rundzie wygrywa Robert Maruszak! Robert Maruszak wygrywa ten pojedynek. No, wjechał naprawdę jak przeciąg i zmuchnął Filipa Myślińskiego Robert Maruszak w tym pojedynku. Już teraz ta zła krew odpuściła, jest szacunek. A my czekamy już na main event dzisiejszej gali Solo Combat Federation numer 4. Także za chwilę przed nami starcie w kategorii półśredniej.